Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 13. niedzielę po Trójcy Świętej. Dzisiaj Kościół analizuje tekst z pierwszego listu Jana. Jesteśmy tutaj z młodzieżą z Warszawy w Zagórzu Śląskim na Dolnym Śląsku, niedaleko Wałbrzycha i mamy obóz młodzieżowy. Między innymi zajmujemy się tematem montowania filmów, chodzenia po górach. Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby pomyśleć, zastanowić się nad fragmentem z Pisma Świętego. Ten fragment jest analizowany w 13. niedzielę po Trójcy Świętej. Jest zawarty w pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, werset 10, między innymi. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Posłuchajmy teraz, co młodzież ma do powiedzenia na temat miłości. Na czym według nich polega miłość? Miłość jest dbaniem o drugą osobę mimo złości. Miłość jest wtedy, gdy nie przestaje ci na kimś zależeć, niezależnie od okoliczności. Nienawiść jest częścią miłości. Miłość jest wtedy, gdy robisz z kimś karaoke, nawet jeśli wiesz, że będzie fałszował. Miłość jest głęboką więzią między duszami ludzi. Tak jak usłyszeliśmy, każdy w jakiś inny sposób definiuje miłość. Dzisiejszy tekst zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się nad miłością. Jak ty definiujesz miłość? Co jest dla ciebie miłością? Kto cię obdarzył miłością? Może kogo ty obdarzasz miłością? Zastanówmy się chwilę nad tekstem z pierwszego listu Jana. Jan zdefiniował miłość jako przede wszystkim Boże poświęcenie dla nas. Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, poświęcił sam siebie, abyśmy my mieli wolność, abyśmy my mieli usprawiedliwienie z naszych grzechów. Ludzie różnie definiują miłość. Często są to definicje bardzo samolubne, często niedoskonałe, ale ta definicja, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, wskazuje na ogromne poświęcenie. Boża miłość to poświęcenie dla nas. To poświęcenie wbrew wszystkiemu. Wbrew logice, wbrew prawom fizyki, wbrew prawom natury. Jest to poświęcenie całkowite. Chrystus, oddając swoje życie za ciebie i za mnie, poświęcił się całkowicie, aby dać nam dowód, aby dać nam przykład na to, jak powinniśmy my żyć i jak powinniśmy kochać. Jak odwzajemniasz tą miłość. Czy ta miłość Boża, która jest również i w twoim sercu, realizuje się w twoim życiu? Może jej poszukujesz? Może jej jeszcze nie dostrzegasz? Może chcesz się o nią dzisiaj właśnie modlić? Zachęcam cię do tego, aby zastanowić się na temat tego, jak definiujesz miłość, jakie osoby są celem twojej miłości, kto ciebie miłuje, kto dla ciebie się poświęca. Być może są osoby w twoim życiu, Bóg daje takie osoby w twoim życiu, abyś ty zauważył, że poświęcają się dla ciebie i warto jest docenić to, co inni robią dla ciebie. A jeśli nie znajdujesz wdzięczności, nie znajdujesz odwzajemnienia twojej miłości, przypomnij sobie o Chrystusie, o naszym Panu i Zbawicielu, który przecież bez wypominania poświęcił się i oddał swoje życie również i za nas. Amen.